Queridos jóvenes, tenemos encuentro marcado. Drodzy młodzi, zapraszam was na następne Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w 2016 roku w Krakowie. W dniach od 25 lipca do 1 sierpnia 2016 roku odbędą się w Polsce w Krakowie 31 Światowe Dni Młodzieży. Tysiące młodych z całego świata, którzy przyjadą na zaproszenie papieża, przygotowują się do tego wydarzenia, rozważając słowa jednego z błogosławieństw. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Dla papieża Franciszka ten właśnie fragment Ewangelii według świętego Mateusza stanowi podstawowy punkt odniesienia dla każdego chrześcijanina. Papież wzywa nas do tego, byśmy w sposób konkretny uczynili z niego program swojego życia. Aby nam w tym pomóc, na drodze do Światowych Dni Młodzieży towarzyszą nam polscy święci, a przede wszystkim święta siostra Faustyna oraz święty Maksymilian Kolbe. Oboje ukazują nam drogę ubóstwa i zaufania miłosierdziu Boga. Przez sposób, w jaki odpowiedzieli Bogu na Jego powołanie i przez dar ze swojego życia, naznaczyli swoją epokę i wskazali swoim współczesnym nową drogę życia. Apostoł Bożego Miłosierdzia, siostra Faustyna, uczy nas o bezwarunkowej miłości Bożej. A Boży Szaleniec, Maksymilian Kolbe, pokazuje nam, co oznacza pójście za Chrystusem aż do końca. Do tego miasta, które nosi nazwę Łódź, w 1922 roku przyjechała Helena Kowalska, aby tutaj zarabiać na życie, aby pracować jako służąca. Mieszkała w różnych miejscach, przyjechała tutaj wraz z dwiema swoimi siostrami. I właśnie tutaj, jako młoda, kilkunastoletnia dziewczyna, przeżyła coś wyjątkowego. Pewnego dnia wybrała się na zabawę taneczną do pobliskiego parku Wenecja i tam podczas zabawy miała widzenie mistyczne Jezusa, umęczonego, cierpiącego, biczowanego. W pewnym momencie, jak zapisała w swoim dzienniczku, muzyka ucichła w jej uszach, została tylko ona i Jezus. I usłyszała głos: dokąd mnie jeszcze będziesz zwodzić? Dokąd cię jeszcze będę cierpiał? Takie słowa powiedział do niej Pan Jezus. Ona pozorowała to wszystko bólem głowy i udała się do pobliskiej katedry, właśnie tutaj, do kościoła świętego Stanisława Kostki. Weszła, rzuciła się krzyżem i długo się modliła. I właśnie tutaj otrzymała kolejne widzenie, że ma wstąpić do klasztoru, ma pojechać do Warszawy i wstąpić do zgromadzenia zakonnego. To było dla niej wyjątkowo trudne, dlatego że było to wbrew woli jej rodziców, ale głos Pana Boga okazał się silniejszy. Głos okazał się głosem wezwania, aby zostawiła wszystko i poszła za tym, który ją wybiera. Jeszcze tego samego wieczoru Helena wyrusza do Warszawy. Po wielu nieudanych próbach wstąpienia do zakonu, 1 sierpnia 1925 roku zostaje wreszcie przyjęta do zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Zachowała się zapisana tego dnia notatka. Niepozorna, wiek trochę spóźniony, dość wątłej kompleksji, służąca, z zawodu kucharka. Nic szczególnego. Nic obiecującego. Helena otrzymuje imię Maria Faustyna. Do każdego człowieka Pan Jezus ma swoją drogę. Do każdego przemawia inaczej. Ale ważne było też w jej życiu właśnie to, że ona
szukała tych odpowiedzi na modlitwie, że nieustannie pytała Pan Jezusa, czy to na pewno to, co mam robić, gdzie mam iść. I Pan Jezus jej to pokazywał. Siostra Faustyna oddaje się całkowicie Bogu w codzienności swego życia zakonnego. W ciągu całego postulatu ukazuje się jej Chrystus, który ją prowadzi, dodaje otuchy, poucza oraz dyktuje wskazówki, które siostra ma wykonać. Sekretarko najgłębszej tajemnicy mojej, wiedz o tym, że jesteś w wyłącznej poufałości ze mną. Twoim zadaniem jest napisać wszystko, co ci daję poznać o moim miłosierdziu dla pożytku dusz, które czytając te pisma doznają w duszy pocieszenia i nabiorą odwagi, aby zbliżyć się do mnie. I to, co mnie fascynuje u siostry Faustyny, to jest jej relacja z Jezusem. I to wcale nie to, że ona go widziała, że on do niej mówił, że miała wizje nadzwyczajne, ale taka zwykła, codzienna jej relacja z Nim. Za monotonią codziennego życia siostry Faustyny kryje się niezwykle bogate życie duchowe. Pomimo zwątpień, jej zaufanie Bogu zakorzenione jest w pragnieniu ciągłego słuchania głosu Chrystusa. 22 lutego 1931 roku w klasztorze w Płocku siostra Faustyna otrzymuje misję. Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz z podpisem Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Chrystus prosi ją również o ustanowienie nowej formy modlitwy o zbawienie dusz. Koronkę do miłosierdzia Bożego. W Starym Zakonie wysyłałem proroków do ludu swego z gromami. Dziś wysyłam Ciebie do całej ludzkości z moim miłosierdziem. Takie słowa powiedział Pan Jezus do świętej siostry Faustyny. Miała wtedy 20 parę lat, była młoda i została prorokiem naszych czasów. Została wysłana do całego świata z orędziem o Bożym miłosierdziu. Właśnie w tym orędziu Jezus pragnie przypomnieć biblijną prawdę o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka i wzywa, by to orędzie nieść współczesnemu światu przez świadectwo życia, czyny, słowa i modlitwy. Codziennie o 15:00 siostry z klasztoru w Łagiewnikach odmawiają koronkę do miłosierdzia Bożego. Dzisiaj modlitwa ta transmitowana jest na cały świat w radiu oraz internecie. Na całym świecie czczony jest obraz, który poleciła namalować Faustyna. 30 kwietnia 2000 roku, w dniu kanonizacji siostry Faustyny w Rzymie, papież Jan Paweł II ustanowił święto Miłosierdzia Bożego, obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Zmarł w przeddzień tego święta, 2 kwietnia 2005 roku, i został ogłoszony świętym w niedzielę Miłosierdzia, 27 kwietnia 2014 roku. Światowe Dni Młodzieży w 2016 roku będą okazją do odkrycia na nowo niezwykłej mocy i aktualności przesłania papieża Jana Pawła II, byłego arcybiskupa Krakowa i twórcy Światowych Dni Młodzieży. Jan Paweł II był papieżem pełnym odwagi, otwarcia i miłosierdzia. Odwagi, ponieważ przywrócił Polakom siłę swym słynnym przemówieniem na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Niedługo potem i Polska stała się wolnym krajem, upadł mur berliński. Był papieżem otwartym, to on otworzył na świat Kościół i Watykan. Nie chciał, aby Kościół skupiał się wyłącznie na sobie samym. W ciągu swych licznych podróży spotkał się z mieszkańcami różnych krajów, wszystkich ras i kultur. W czasie jednej z podróży odprawił w Manili, na Filipinach, mszę świętą dla 5 milionów ludzi. Miało to miejsce podczas Światowych Dni Młodzieży w 1995 roku. Był papieżem miłosierdzia, ponieważ czuł się związany z siostrą Faustyną i rozumiał głębię jej przesłania. Głosił, że dostąpienie miłosierdzia zaczyna się od prośby o przebaczenie.
Jan Paweł II prosił o przebaczenie w ponad 90 oficjalnych wystąpieniach. Zwracał się z tą prośbą przede wszystkim do innych kościołów. Pragnął otworzyć swoich braci i siostry na ekumenizm, zachęcić do budowania jedności chrześcijan. Na przykład podczas pielgrzymki do Czech prosił o przebaczenie za to, że Kościół skazał na śmierć reformatora Jana Husa, którego egzekucja miała miejsce 6 lipca 1415 roku. Możemy zapamiętać trzy obrazy z pontyfikatu tego wielkiego polskiego papieża. Po pierwsze obraz człowieka, który z miłości, pokory i szacunku zawsze klęka, by ucałować ziemię, do której przybywa. Czy jest to pierwsza w życiu parafia, czy kraj, do którego przyjeżdża jako papież. W styczniu 2000 roku w Rzymie, tuż przed uroczystym przejściem przez Święte Wrota, proponuje swoim sąsiadom ze wschodu i z zachodu, reprezentującym wspólnotę anglikańską i prawosławie, by na znak pokory i wzajemnego przebaczania uklękli przed wspólnym wkroczeniem w trzecie tysiąclecie. W tym samym roku w Jerozolimie, przed kamerami całego świata, modli się na znak miłosierdzia pod ścianą płaczu i zostawia w szczelinie muru prośbę o przebaczenie za to, co spotkało Żydów. Trzeba sobie uświadomić, że wszystkie te gesty wymagały głębokiego nawrócenia całego Kościoła oraz zmiany spojrzenia na samego Boga. Bóg nie jest już tym, który czeka na nas, by nas osądzić na końcu naszego życia, rozliczyć nas ze wszystkich naszych grzechów. Jest bardziej niż kiedykolwiek ojcem dziecka marnotrawnego. Jest ojcem, który przebacza, nie prosząc o nic w zamian. Razem z siostrą Faustyną możemy powiedzieć: Jezu, ufam Tobie. Te słowa streszczają, jak to powiedział Benedykt XVI, wiarę chrześcijanina, która jest wiarą we wszechmoc miłosiernej miłości Boga. Poprzez to przesłanie miłosierdzia i wezwanie do zaufania, jak potwierdzają liczne świadectwa, kontynuowane jest dzieło siostry Faustyny i otrzymywane są łaski od Boga. Natalia pochodzi z Łodzi, jest dziennikarką, pracuje w czasopiśmie poświęconym modzie. Całe życie jakoś tak przeżyłam bardzo, bardzo beztrosko, bardzo, bardzo spontanicznie, bardzo też z dala od Kościoła i od Pana Boga. I nagle któregoś dnia, to była niedziela, obudziłam się i z takim wewnętrznym postanowieniem, że powinnam pójść do spowiedzi, że stajesz z takim niepokojem pewnym co do stanu mojego życia i tego, co robię, gdzie jestem i dokąd to dalej prowadzi. I rzeczywiście z takim zdumieniem i też właśnie z takim przerażeniem, naprawdę takim wewnętrznym, zobaczyłam, że mimo, że przecież jestem taką dobrą osobą i nigdy nie zrobiłam nic złego, to właśnie tak punkt po punkcie zobaczyłam, że złamałam każde z 10 przykazań tak naprawdę. I jak to zobaczyłam właśnie w takiej masie, to rzeczywiście się wtedy bardzo, bardzo przestraszyłam, że to jest koniec, że po prostu już jakby przegrałam wieczność. I nie ma takiej możliwości, żeby taki jakby ogrom różnych rzeczy złych został mi w ogóle wybaczony. I wtedy pomyślałam sobie, że trudno, że i tak muszę pójść do tej spowiedzi. Takie dostałam przynaglenie też, żeby szybko już teraz wyjść z domu. Jakoś tak pomyślałam, taki impuls, że na 15 właśnie dobrze będzie pójść do katedry. No właśnie jakąś taką niezwykłą mocą tą spowiedź zaczęłam. I ksiądz nic nie mówił przez całą tą spowiedź. Była bardzo długa też spowiedź. I on tak właśnie po takim dłuższej chwili milczenia zapytał mnie: to jest naprawdę niezwykłe, że przyszłaś dzisiaj do spowiedzi. Dlaczego w ogóle przyszłaś dzisiaj do spowiedzi? Jak to było, że tak przechodziłaś ulicą? Ja mówię, no tak jakby prawie tak było. Po prostu poczułam, że dzisiaj muszę się wyspowiadać. A ksiądz mówi: to naprawdę niebywałe, bo ja też nie miałem w planach dzisiaj spowiadać tak długo. W ogóle to, że tu jestem, to jest też taki trochę niezaplanowane. A w ogóle wiesz, co my dzisiaj świętujemy w kościele? No nie wiem, niespecjalnie. No tak, dzisiaj w kościele jest święto, jest Niedziela Miłosierdzia. Wtedy on mi wytłumaczył, że,
że to jest święto, które zostało ustanowione staraniem właśnie świętej Faustyny, która jak mieszkała w Łodzi, to miała zwyczaj przychodzenia do katedry właśnie na modlitwę, na mszę świętą. Także no, dzisiaj jestem przekonana, że jakby też staraniem jej modlitwy i też się znalazłam tamtego dnia w tej katedrze. Też pamiętam właśnie taką niesamowitą radość i lekkość i taką radość przede wszystkim, jak wyszłam właśnie z kościoła. Radość płynącą z przekonania, no, że Jezus jest ze mną po prostu, że jest w moim sercu, że też się cieszy razem ze mną, jakby on ze mną naprawdę wracał do domu i to było coś strasznie pięknego, naprawdę. I to jakby też był taki punkt zwrotny, naprawdę to był ten dzień, był punktem zwrotnym w moim życiu. Jakbym miała określić, czym jest Boże miłosierdzie, to chyba powiedziałabym, że to jest może taka bomba miłości, nie wiem jak to określić. No to jest, nie wiem zupełnie, nie wiem, brakuje mi słów zupełnie. Piotr mieszka w Warszawie. Jest studentem Politechniki. Podczas festiwalu Welcome to Paradise, zorganizowanego przez wspólnotę Szemenef w opactwie od Kąb, przeżył szczególne doświadczenie zaufania Bożej miłości. Też takie słowa usłyszałem podczas festiwalu, że prawdziwe szczęście to jest wtedy, kiedy Pan Ciebie zaskoczy. No i rzeczywiście, to był taki czas, kiedy Pan mnie zaskakiwał, bo wielu kroków, które tam jakby podjąłem, nie planowałem przed przyjazdem. Tak jak mówiłem, planowałem tam raczej takie wakacje niż jakieś spotkanie z Panem. I był taki jeden wieczór uwielbienia, kiedy można było właśnie przyjąć chrzest w Duchu Świętym i oddać swoje życie Panu, uznać Go za swojego Zbawiciela i dać Mu się prowadzić. Ja gdzieś w środku czułem, że tego potrzebuję, że potrzebuję to wyznać i Mu się oddać, ale z drugiej strony bardzo mocno się bałem i tak nawet wewnętrznie się jakoś trząsłem i nogi mi tak przywarły do ziemi, że nie mogłem się ruszyć. Ale tak jakoś w sercu się pomodliłem, że Panie, jeżeli ten krok ma być dobry, jeżeli mam mnie zbliżyć do Ciebie, to popchnij mnie jakoś w tym kierunku. No i zamknąłem oczy i wyszedłem tam. I naprawdę ten cały okres po festiwalu, nawet mogłem doświadczyć tego tak namacalnie, że Pan działa, bo też wielu ludzi spotkałem i jakby później tak w rozmowach ze mną mówili, że jakby tyle się dzieje dookoła, a w tobie widać taki spokój wewnętrzny. I naprawdę mogłem zobaczyć, też się bardzo, bardzo cieszyłem, że to ofiarowanie, to zaufanie, to oddanie się Panu, to przyniosło mi w sercu taki wewnętrzny pokój. To zaufanie właśnie przyniosło taki spoczynek taki w Panu, że naprawdę mogę Mu zaufać i że się czuję bezpiecznie przy Nim. Maksymilian urodził się 8 stycznia 1894 roku w Zduńskiej Woli, miejscowości leżącej w pobliżu Łodzi. Jego niespokojny charakter i upór sprawiają, że matka załamuje nad nim ręce. Pewnego dnia mówi do niego z wyrzutem: co z ciebie wyrośnie? To pytanie porusza tak głęboko sumienie 10-letniego chłopca, że odtąd często zwraca się bezpośrednio do Maryi z pytaniem: na kogo wyrośnie? Pewnego dnia ukazuje mu się Maryja trzymająca w rękach dwie korony: czerwoną oznaczającą męczeństwo i białą oznaczającą czystość. Pyta, którą z nich wybiera. Maksymilian spontanicznie wybiera obie. Od tego momentu stara się być z każdym dniem coraz lepszym.
Dla Maksymiliana głoszenie dobrej nowiny łączyło się z podróżowaniem do dalekich krajów, do nowych ludów, z otwartością na innych. Ważnym dla niego było, żeby ewangelizować zaczynając od serca. Wiedział, że kiedy ludzie nie są dobrzy, nie postępują po Bożemu, sami sobie czynią krzywdę. Zbudował największy klasztor na świecie. Mieszkało w nim 700 franciszkanów. Posiadali ogromną drukarnię. Co miesiąc wydawali ponad 1 000 000 egzemplarzy swojego pisma. Sprzedawali je nawet w Japonii. Maksymilian planował utworzenie radia, telewizji, miał projekty dla wszystkich krajów i to w 6 różnych językach. Ale 1 września 1939 roku w Polsce rozpoczyna się wojenna nawałnica. Po 35 dniach oporu kraj opanowują wojska Hitlera. Druga wojna światowa zostaje rozpętana. Kiedy stało się jasnym, że Niemcy znajdują się już w odległości 2 czy 3 dni i że wojna jest przegrana, zgromadził wszystkich braci, by im wyjaśnić, w jaki sposób będą nadal pracować. Najpierw rozpłakał się, ponieważ sam nie rozumiał, dlaczego to dzieło Boga miało za chwilę przestać istnieć. Ale powiedział im, nadeszła chwila, kiedy możemy pokazać, że to, o czym pisaliśmy, naprawdę nosimy w naszych sercach. Był przekonany, że właśnie w tamtej chwili może w głęboki sposób wypełnić wolę Bożą. Aresztowany przez Gestapo, Maksymilian zostaje wysłany do obozu w Oświęcimiu, ponieważ odmawia przyjęcia narodowości niemieckiej. W czasie pobytu w Oświęcimiu wygłosił kiedyś nauczanie dla kilku osób zgromadzonych wokół niego w pobliżu muru. Pytali go, dlaczego nam się to przytrafiło? Skąd to się wszystko wzięło? Jak tak może być? A on im odpowiadał, że również nie wszystko rozumie. Narysował duże W oraz małe W. I powiedział, to jest wola Boża, to duże W. To jest wola Boża. Jego jedynym celem było, by pośród tych dramatycznych okoliczności to małe W wpisywało się w jakiś sposób w duże W. Pod koniec lipca 1941 roku jeden z więźniów z bloku 14 nie stawia się na apel. To był blok Maksymiliana. Kara jest okrutna. Za jednego uciekiniera zostaje skazanych na śmierć 10 mężczyzn z tego bloku. Wszyscy mają się ustawić na dziedzińcu. Oficer zaczyna wymieniać nazwiska. Nagle jeden z nich zaczyna płakać, ponieważ jest ojcem rodziny. Wtedy Maksymilian zgłasza się, by go zastąpić. Było dla niego oczywistym, że tego właśnie chciał od niego Bóg. Zawsze pragnął zostać rycerzem i męczennikiem. Wierzył, że sam Bóg go tam zaprowadził. Zaczął śpiewać. Inni więźniowie dołączyli do tego śpiewu, ponieważ poczuli, że był to śpiew prawdziwy, szczery. Kiedy SS-mani usłyszeli ten śpiew, zamiast oczekiwanych krzyków, nakazali nadzorcy bloku, by ich uciszył. Ale nie mógł tego zrobić. Usiadł, słuchał ich i nie potrafił im rozkazać, by przestali śpiewać. To było niemożliwe. Oni śpiewali i nie można było ich powstrzymać. Czternastego sierpnia SS-man wstrzykuje w ramię Maksymiliana śmiertelną dawkę trucizny.
Po 2 tygodniach Maksymilian jest ostatnim żywym w tej celi. Jest pogrążony w modlitwie. Nikt z nas nie musi mieć jakichś szczególnych zdolności. Nie musi być niezwykle inteligentny. Musi być po prostu normalny. Maksymilian był zwykłym młodym człowiekiem, zanim poczuł, że chce pójść dalej w kierunku, który pokazuje mu jego serce. Myślę, że to ważne, że nie musimy być niezwykłymi ludźmi z niezwykłymi zdolnościami. Potrzeba tylko owego pragnę i chcę, ponieważ Bóg pragnie naszej wolnej woli. A najdziwniejsze jest to, co mówią wszyscy święci. Oczywiście ja angażuję całą moją energię, ale to pierwsze chcę jest darem. Świętość kojarzy mi się z zaufaniem Panu do końca i z powiedzeniem Panu tak i ufaniem Mu w każdej sytuacji, pomimo trudności, pomimo jakichś walk, że Pan zawsze jest blisko i moim zdaniem to jest świętość, to właśnie stała obecność Pana w naszym życiu i taka wiara, nasza wiara, że Pan jest blisko i że On zajmuje się wszystkimi sytuacjami, czy lepszymi, czy gorszymi, czy w radości, czy w smutku, że Pan cały czas czuwa. Myślę, że świętość to jest jak najbardziej dla młodych dzisiaj. Młodzi też potrzebują tych relacji, takich relacji, które się opierają na tej miłości, tej prawdziwej, takiej relacji, która jest też oparta na Panu. I myślę, że to daje taką dużą radość. Według mnie świętość to po prostu przebywanie z Nim. Słuchanie Jego głosu i pójście za Nim bez lęku. Kiedy kogoś kochasz, pragniesz cały czas na Niego patrzeć i po prostu z Nim być. Święty to ten, który ciągle chce przebywać z Bogiem i iść Jego drogą. Możemy się modlić za młodych z diecezji całego świata, którzy będą uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży, a także za przygotowania w diecezji łódzkiej, która będzie gościć z tej okazji wielu młodych. Niech Duch Święty inspiruje organizatorów i młodych wolontariuszy, aby to spotkanie było dla wszystkich okazją do odkrycia Bożego miłosierdzia. Słowo na ten miesiąc znajduje się w 2 rozdziale listu do Efezjan, w wersetach od 4 do 5. A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na wskutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni.